Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, witam was w 33 odcinku z Assassin's Creed Unity. Weszła aktualizacja w życie do Assassin's Creed Unity, ważąca prawie 2 giga. Zobaczymy, co ta aktualizacja nam dała. Jakieś poprawki, być może w końcu łatka, która ma poprawić aktualizację, optymalizację, przepraszam, graficzną. Da się dowiemy, co jest grane, dlaczego tak duża weszła aktualizacja o rozmiarze 2 giga. Co to w ogóle ma znaczyć w takim razie? Te 2 giga. Jeszcze nie przyszło żadnych dowodów. Aha. Dobra, fajnie. Mogę stąd wyjść, ale w ogóle... Czy coś się poprawiło? Zobaczymy. Zaraz się wszystko okaże. Sprawdzę, czy mamy jakąś misję ponownie dla nas, taką w sam raz, konkretną. Tutaj jeszcze posprawdzam, to jest dla nas za trudne. Coś jeszcze mamy takiego na nasz poziom, co by się dało rozwiązać. Znowu za trudno i jakoś za bardzo nie widzę. To już jest kurde maksymalnie trudne. To samo. Kurczę, nie. Na razie jest wszystko ciężkie, jakbyście nie zauważyli. Stoper jeszcze muszę ogarnąć. Kurde, ciągle będę o tym zapominał. No wybaczcie, ale no tak jest zawsze. Się przygotowywuję do nagrywania. Nie, muszę zapomnieć o jednej istotnej rzeczy, o czasie, żebym ja pamiętał. No dobra, nie widzę za bardzo możliwości wykonywania tych misji pobocznych. No przejdziemy chyba do fabuły, nie? Dobra, widzę, że poziom trudności rośnie. Trzeba będzie teraz Lafreniera zabić. A żeby to zabić, musimy tam dojść. Świetnie, cieszę się, naprawdę w cholerę się cieszę, żebym zaliczył coś takiego. Kurde. Na razie nie odczuwam spadków FPS-ów. Bo teraz. O, teraz na przykład mamy. Teraz na przykład odczuwam. Ale nie wiem dlaczego. Dlaczego tak jest? Dobra. Nie wiem, ale to może tak chwilowe. Kurde, a może jednak są jakieś takie lekkie spadki. Ale takie nieduże, powiem wam szczerze. No dobra, misję mamy 400 prawie pół kilometra stąd. Trzeba sobie to ogarnąć. I tak. Mamy już 33 odcinek. Pewnie będziemy wykonywać kolejną misję fabularną, żeby to jakoś było ogarnięte. Kurde, ale są spadki. To mnie martwi. Przecież weszła aktualizacja. Taka trochę większa niż wcześniej, bo wcześniej ważyła 200 mega, a teraz 1,8 giga. O co tu chodzi? Dlaczego tak to się stało? Dajemy się? Czy niezbyt? LOL Arno, a ci tego nie zapomnę, coś ty zrobił. Kurde, co tu za szczelanina się dzieje. Ale nie, no dalej są spadki. To mnie gryzie trochę. Proszę, takie są. Chodziło. O ty gryzie. Nie ma. Tak nie będzie. Tak nie będziemy się bawić. Kurde, ale ja jeszcze muszę. O, posprzątamy. Co chwilę się coś musi dziać. To takie trochę przytłaczające uczucie, że co chwilę się coś dzieje w naszym otoczeniu. Ale jeśli tego nie chcemy, to się i tak musi coś dziać. A
dobrze, zaraz idziemy do tej misji. Zaraz zaczniemy nasze porządki. Zobacz się, zobacz. Okej, to już ta misja chyba niedaleko jest. Trochę dziwnie. Ale faktycznie. Tak, jest niedaleko. Wykonamy zaraz. To moment. Pięknie. Takie buty robisz dla nas w postaci parkoura. Może po tej rurze się teraz wespniesz. O, przestępca do ubicia. Już tak dużo? A czy ja przypadkiem tego nie ukończyłem? Lol. Już tak dużo zrobiłem? Na pewno się to zapisało? Dziwne. Trochę dziwne. A w ogóle mamy jakieś nowe, nie wiem, wydarzenia społecznościowe? Nie ma. No dobra, to czas się zająć misją. Skoro już tu jesteśmy, to trzeba ją zrobić, nie? Okej. Najlepiej będzie, jak się jeszcze tutaj wespiesz. O, dopasowany surdut Arno. Zobaczymy, ale on chyba będzie miał mało zdrowia. To jakoś za bardzo mi się chyba nie przyda. Ale będziemy mieli 3 punkty umiejętności. To jest dobrze. No to zaczynamy, nie? Okej. Zobaczymy, co to za misja będzie. Pewnie kolejna jakaś finalna misja. Odpalaj swoje zmysły, Arno! You'll be reinforced before the master arrives. We'll post snipers on the roofs. The instructions are all here. Get to it. O, papierki zabierzemy, czyli wiadomo, że coś możemy zrobić. Taka jest jedna nasza możliwość. To jakiś koleś, kurde. Think we should go with them. The master's elite bodyguards? I think they can handle it. Suppose you're right. I better find myself a place to wait before the rest of them arrive. Aha. Czyli będziemy musieli poczekać. Zgładź Lafreniere. Zbadaj obszar, stwórz sobie okazję, czyli to co wiadomo. Wejścia 4, miejsca ukrycia 5, strażników 42. Dzwony alarmowe 4. No to jedziemy z tą robotą. Nowy cel, poczekaj w stogu siana. Okej, już jestem. Taka mała sprawa. Musiałem załatwić. Trzeba uszkodzić teraz te nasze dzwony alarmowe. I jeszcze wcześniej wskoczyć do siana. Okej, no to zaczekamy. I love it when the target comes to me. Aha. Trochę kiepsko, jak mamy czekać. To trochę żeśmy spieprzyli chyba sprawę jednak, nie? Zrobimy to po naszemu. Niech tak uznajmy, że będzie po naszemu. The truth is in peril, my brothers. She is beset on all quarters. Jacobins lay her on the rack, cruelly breaking her to their populist agenda. Mamy nadal ten aktualny cel? Aha, mamy, no, oczywiście, zabójstwo z zaosłony. Okej. Aha, z zaosłony. O, no. Thank you.
Ano to. Będziesz drugi. Dobra, chodź. Ty, czy ten Lafranier nie idzie? Przypadkiem? Żebym nie miał kapli. Something's wrong here. Hey, who's coming after Jack? Bring me him what did this. Now. Kurde, ja bym się skrył trochę. Co nieco. No to fajnie. Fajnie to załatwiamy. Będę się tak kręcić w kółko. Tak myślę przynajmniej. Mają więcej tych spawnowalarnych. Jest tu drugi. Ale tu ustawy na straż. Ho, ho, ho. Zaraz załatwimy na Lafraniera. About time we did something about these bastards. Too right. We should have done this years ago when they were vulnerable. Now they've dug in like ticks. Are you questioning the master? Not. Tak, żeby to wyszło jakoś. Jest na siłę. Tak. Tu mamy kolejny dzwon. O. Ale zaspisz nie. Gdzie on się schował? Co za luj? Ja mu kazałem tu się schować. Kurde, to będzie ciężkie zadanie. Chyba jedno z tych cięższych, powiedziałbym nawet. Jeszcze jeden dzwon alarmowy, ale to będzie z tym ciężko. Lafranier tam czeka. Kapowa sytuacja teraz. Chodź. Pięknie, zaraz tak zabijemy Lafraniera. Może jeszcze tak zabijmy. Dobra, jak to zrobię. O! Dobra, wszystko załatwione. Teraz tylko załatwić Lafraniera. On już jest skończony. Zróbmy to po hałaśliwie. BAM! No, no, no.
Treacherous Northman! You betrayed the nation! Sit up your head! You won't bloody lose me! Dobra, czyli widzę, że trzeba będzie tutaj załatwić. O. Ej! Porąbało was? O kurde, uciekał. Fajnie, no. What? No jak? No jak? No chyba sobie żartujecie. Nie. Się tak nie zgadzam nawet. Nie. To nie tak miało być. Jakie gówno. Jeszcze raz mam to wszystko robić. No chyba was pokręciło. Całkowicie już. No kurde, nie, nie. Fajnie. Wszystko mi się burzy. Kiedy nie trzeba, to mi muszą zniszczyć. No i fajnie. Da się jeszcze raz? Czy to jest taki punkt kontrolny? Ja nie mogę. Kurde, nic nie można normalnie ogarnąć. Nie, nie, wszystko musi być na wariackich papierkach. Halloju. Kurde, i tak powinno być zrobione. A nie. Po wariacku to było łatwo. Trzeba przyznać. Inaczej się tego nie zrobiło. Kurde, nie. Raz oszaleję. No wszystko miałem dobrze. Naprawdę. No miałem wszystko dobrze pod kontrolą. Kurde, nie, musiał się coś spieprzyć. Halloju. Właśnie tak to jest. Jak kurde potem walczę z całym tłumem. Tak to właśnie już jest potem. Nie no, muszę teraz jakoś to inaczej zrobić, albo nie wiem, odczekać moment. Nie wiem. Genialnie no. Było dobrze. Wszystko było pod kontrolą. Nie, musiało się wszystko zrąbać jednocześnie. Co oni wprowadzili w tym Unity? Ciebie tak załatwimy. Teraz przyjdą ludzie dla Franiera. Będzie zabawnie. Tutaj kurde porozstawiani. Wszędzie są praktycznie porozstawiani. Noż w pizdę. Chodź tu. Chodź tu. Kurde, przyszło nas tyle. Strzelców też muszę powybijać. Oni tu tylko przeszkadzają. Kurde, nie, oni oszaleli już całkowicie. Dobra, tam następny strzelec. Okej. Okay. Jak sobie chcecie. Jak sobie tylko chcecie. Jak sobie tylko życzycie. Co, to się zgubiłeś, co? A cię. Horson! Teraz cię ukażę. O, zaważył mnie, jak miło. Kurde, pacnąłem mu porządnie, ale oni widać nie odpuszczają. Kurde, może w końcu to was czegoś nauczy, małe namiastki.
teraz to tylko podejdzie. Niech on teraz to tylko podejdzie. Dobra, jeszcze dwie tylko. Co to dobrze zrobi, naprawdę. Więc kurde, niech mi dadzą szansę. Kurde, tego three men from the eastern assault to the north. Możesz w cholerę. I ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek. O, o. Chodź. Chodź. Podejdź tu. Czego się wahasz? Ktoś cię ukąsi? Nic poważnego. O tak. To tyle. Dobra, tu jest jeszcze jeden dzwonek. Kurde, jest niedaleko na chronier. Żeby mi się tylko nie oderwało. Ready yourselves, brothers. We march soon. Odsunąłem się, bo ten głupek by mógł mnie wtedy namierzyć. A tego bym nie chciał. Dobra, na franier. A cię wykończymy spokojnie. Tylko tego gówniarza bym jeszcze zrobił. Jakby się tylko dało. Move three men from the eastern assault to the north. About time he did something about these bastards. Uh-oh. Kurde, uciekaj. No i alarmują mnie. Fuck. Ja nie mogę. Arno, ty masz chyba owsiki. Takie owsiki, że to jest masakra. Dole. Już inaczej nie mogę powiedzieć. Chcę pozbyć się ostatniego dzwona alarmowego? Nie. Muszę się z nimi bawić. Na zapas. Bo im się kurde zachciało. Przepraszam za moje nerwy, ale nie. Chcę to raz, a porządnie kiedyś po cichu zrobić. Nie, nie mogę. Na odcinku to nie będzie możliwe, bo kurde oni będą ciągle nie widzieć. Wszystko wina tego jednego dachowca. Bambusa, kurde. Jak tu się nie wkurzać? Powiedzcie mi, jak tu się nie wkurzać? Tu nie wejdę. Na franier. Dobra, tu może wejdziemy jeszcze jakoś. Before this night is over, we will see our enemies. O, skrzyneczka jest. Cieszę się w cholerę, no normalnie. Kurde, zacież mi się poprawił. Ile? O, dobra, super, taka kwota. Nic uszczęśliwiającego, ale zawsze coś. Może teraz sięgnę po to. Dobra, ja bym uciekał. Zajął się na planie. Strzelec też mnie widzi, gnój. Dobra. Teraz bym się zajął tym lafranierem w końcu. No to mi nie da spokoju.
kokarda. What the devil is going on? Sesam, to arms, brothers! Dobra, tak będziemy walczyć. W takim razie. What the hell? Bam! Suko? Stara? Then rise, my brother. And be welcome. You don't trust the man, do you? Mirabeau is a good man, an honest man. Mirabeau is a self-aggrandizing drunk. Do not forget who is Grand Master here, Lafreniere. Take this to Grand Master de la Serre immediately. Deliver it to him in person. Yes, Master. O kurde, on napisał to jest. Master, we have a problem. Christoph has been feeding information to our enemies. We must assume this location is compromised. We'll have to move up our timetable. Gather the men. We strike Clotel de Beauvais tonight. Ciekawe, nie? Kurde, nie muszą klepać tych glinoje. Mnie to tak wkurza bardziej niż to, że nawala. Kurde! Nie, oni mnie zaraz zabiją. Nie, no oni są niepohamowani! Kurde! Nawijaj mnie. Jeszcze muszę zyskać anonimowość. Ja nie mogę. Nic nie umiem po cichu zrobić, faktycznie. Mam z tym taki problem, że ja w życiu tego nie zrobię po cichu. Nic nie zrobię po cichu, bo zawsze będę hałasował. No cóż, sobie wybrałem sobie takiego typa asasynów. Więc no, trudno się nie dziwić, że jest mi ciężko ogarnąć taką misję. Już nawiałem. No, ja mam nadzieję. A gdzie są nagrody? No jest nagroda, na szczęście. Oceniamy jeszcze wspomnienie. No okej, okay, jeszcze dopasujemy naszą... A, no ekstra. Już, koniec. O kurde, co znowu? Co znowu? Nie! Bishop here. You're in good shape so far. I'd like to give you a little boost. We've made a major breakthrough on our side. Through deep data analysis, we've discovered that the sage we're looking for was a Templar Grandmaster, the same man Arnaud was hunting. It doesn't get much better than that. There, everything's been updated. Use them wisely. We'll be in touch. O kurde, odblokowane umiejętności asasyna. Aha, dobrze, fajnie, cieszę się. A, to możemy sobie teraz kupić te punkty, okej, okay, walka wręcz. Okej, okay, mistrz broni ciężkiej, bierzemy. Pięknie. O to nam chodziło, żeśmy nazbierali. Na dystans. Coś mamy specjalnego? Nie, nic co mnie by interesowało. Niewidzialność. To byśmy sobie kupili. No to kupimy... No to chyba nam zostaje tylko na to. Ale co ze zdrowiem? Aha. Pięć. Chyba potem ogarniemy, bo to jest w sumie ważniejsze. To... Okej. A z tym to się zastanawiam właśnie. Większa niby wprawa. O! O! To podwójne zabójstwo z powietrza by się przydało. A potem zdrowie. Tak. Zdecydowanie. Potem sobie nazbieram na te wykwalifikowane. Bierzemy to oczywiście. Już mi się to podoba. No i zostały nam dwa punkty. Tu nas nie stać i na to też nas nie będzie stać. No to trzeba 7 nazbierać, żeby sobie takie coś sobie sprawić. No dobra. Chyba w sumie na tyle, jeżeli co do układania skilli.
Ale kurde, masakryczna to była misja. Tyle wam muszę przyznać. A może skrócę odcinek? O, już? Okej, dobra. To dziwne, że tu zaczynamy, w takim dziwacznym i typowym miejscu. Mniejsza z tym. Dobra, wiecie co? O, kasa przyszła. Miło, ale najpierw muszę patrzeć na mapę. Czy nie ma jakichś znowu misji szczelinowych i nie tylko. Bo teraz możemy robić misję poziomu czwartego. Jak nie wiecie, to teraz informuję, że mamy już czwarty stopień jakby taki trudności osiągnięty. Ale dobra, zakończymy tu odcinek. Nie wiem, czy poskracać wam odcinek, czy nie, ale chyba lepiej nie. Będziecie sobie oglądali z moimi failami. Ale w końcu mi się udało tego Lafreniera ubić. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo, jedność. You are ready to fight.